tym roku Orkiestra Staromiejska ze Starego Miasta obchodzi jubileusz, dziesięciolecie istnienia. Z tej okazji odbył się okolicznościowy koncert. Na scenie amfiteatru Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście zasiedli muzycy trzech orkiestr: Staromiejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Koła oraz Wrzesińskiej Orkiestry Dętej. Kapelmistrz Orkiestry Staromiejskiej Krzysztof Pydyński nie ukrywa satysfakcji z tych 10 lat wspólnego muzykowania. Jestem zadowolony z tych 10 lat, bo osiągnęliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie spektakularne sukcesy, ale także zagraliśmy kilka pięknych koncertów, które będziemy długo pamiętać. Stworzyliśmy też takie środowisko tutaj w Starym Mieście. Mamy taki pomysł na koncerty staromiejskie, występujemy często, wyjeżdżamy za granicę. Jak na 10 lat to chyba jest sporo, a do tego dodam, że poziom tej orkiestry jest naprawdę dobry. Orkiestra Staromiejska jest jedną z najmłodszych w tej części Wielkopolski. Obecnie liczy 40 osób. Na przestrzeni ostatnich kilku lat otrzymała kilkanaście nagród i wyróżnień. Orkiestra koncertowała też za granicą, między innymi w Niemczech i na Wileńszczyźnie. Wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki podkreśla, że pamięta, jak 10 lat temu tworzyła się ta orkiestra. 10 lat. Ja pamiętam, kiedy rodziła się ta orkiestra, kiedy były narodziny i kiedy kapelmistrz obecny, pan Krzysztof Pydyński, również z panem Jurkiem Kowalczykiem, będąc u mnie, zastanawiali się: panie wójcie, uda nam się? Ja mówię: tak, uda. W Starym Mieście jest wspaniałych wielu muzyków, lokalnych tutaj, ale również tu wielu chętnych było spoza terenu gminy. Muzycy uczestniczący w tym okolicznościowym koncercie podkreślają, że mimo iż często przychodzi im rywalizować na różnego rodzaju konkursach i przeglądach, to potrafią też współpracować. I to jest równie cenne jak te nagrody i wyróżnienia. Nieraz się wymieniamy atutami, a to nieraz pożyczamy sobie instrumentalistów. Ostatnio orkiestra ze Starego Miasta była w okręgu wileńskim na Litwie w okolicach 3 maja i też tam naszych paru członków wsparło tą orkiestrę, naszych paru członków orkiestry z Koła wsparło tą orkiestrę ze Starego Miasta. Największym problemem prawie wszystkich tego typu orkiestr jest ciągła zmiana składu i szeroko pojęte problemy kadrowe. Młody muzyk przychodzi, wręcz dziecko czasami, gra 5, 7, 8 lat, no i potem jedzie na studia, na przykład do Krakowa. No i tak się losy nasze, tak bywa po prostu, że ludzie wyjeżdżają, wychodzą za mąż, żenią się, dostają pracę w innym mieście. Podczas koncertu zaprezentowały się również mażoretki poszczególnych orkiestr oraz wokaliści lokalnych szkół wokalnych, studia My Voice i Famy. Jubileuszowy koncert był też jednym z elementów uroczystości związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you.